Nice one, Harry. I'll meet you at Hagrid's. Good luck. No, i nie mogę wrócić, ponieważ podwójne drzwi zostały zamknięte, a szkoda. Akurat mogłem wziąć sobie pelerynę niewidka, ale no, nie pomyślałem o tym. No dobra, trudno się mówi, zobaczymy jak nam pójdzie tutaj. Nie będę tego ukrywał, że jest to mój ulubiony poziom. Lubię bardzo błonie Hogwartu nocą zwiedzać, bo ma to taki swój fajny klimat, nie oszukujmy się, a w szczególności, że teraz, no mówię, jest wiosna, to też tym bardziej, kurde, jest tak fajnie, ta wiosna podkreśla klimat tego poziomu, w sensie wiosna u mnie oczywiście i u nas wszystkich, ale no wiecie o co chodzi. Tu musimy uważać, bo Filch chodzi z sam i patroluje tutaj tereny Hogwartu, raczej te tereny błoni Hogwartu, to chciałem bardziej powiedzieć. Kurczę pieczone, co mi się tak dzisiaj plącze język, cholera jasna, naprawdę. W wersji pecetowej nie byłoby to możliwe, żeby Harry tutaj przeskoczył. Pamiętam, że ten poziom dosyć często powtarzałem, bo jego akurat nie udało mi się zrobić za pierwszym razem. A to za sprawą tego, że nigdy nie potrafiłem na czas uciec przed nauczycielami, kurde, którzy tutaj się kręcą. No i przed Filchem, wiadomo, no bo tutaj jedyni nauczyciele to jest McGonagall oraz Snape, no nie? Ale póki co Snape nas nie widzi i bardzo dobrze. Bardzo kurde dobrze. Graficznie i soundtrackowo poziom się naprawdę bardzo fajnie prezentuje. To myślę, że każdy z was mógł domyśleć się, że to powiem. W szczególności, że soundtrack, który tutaj leci, bardzo mocno buduje klimat. Bo jest to dosłownie, wiecie, noc i... O cholera jasna, o cholera jasna, o cholera jasna. Who's there? Ja pierdziele, ja myślałem, że ja spadnę tam na dół i Snape mnie zaraz dorwie. Masakra. No w każdym razie mówię, no klimat jest tutaj ładnie zachowany. Wow, co tu się stało z tą kłódką? Nie, no klimacik w tym poziomie jest naprawdę bardzo fajny, nie? Szkoda, że mówię, tylko raz zwiedzamy te błonie Hogwartu, bo naprawdę to pięknie wygląda. Ładnie tutaj zaktualizowali błonie Hogwartu. Lepiej nawet to wygląda niż w Kamieniu Filozoficznym na PSA1. Szkoda, że w wersji PC-towej nie było tego poziomu. Bo w wersji PC-towej to tak na dobrą sprawę nikt nie strzegł tych błoni Hogwartu. Żadnych prefektów ani nic. Tylko Harry i Ron postanowili sobie po prostu polecieć do chatki Hagrida, jak gdyby nigdy nic, no nie? Harry Potter, the grounds are off limits after dark. Pozwólcie, że ja to zostawię bez komentarza, dobra? Well now, what do we have here? Naprawdę, serio? Ajajajajajajaj, dobra, idziemy dalej, kurde, zasrana McGonagall. W ogóle te drzwi całkiem też ładnie wyglądają, muszę przyznać, taki zupełnie inny sprite drzwi. Też oczywiście jak najbardziej na plus, bo ja lubię bardzo zmiany. O, i znowu tutaj Snape się kręci. Ale wiecie co, tutaj troszeczkę minus dla Komnaty Tajemnic, że w ogóle nie ma muzyczki Peleryny Niewidki. Trochę tego brakuje, bo jednak
Muzyka Peleryny Niewidki jest bardzo fajna. Klimacik przy tym też jest. O co tu chodzi? See anyone, Mr. Filch? No. I know you're there. Okej, trochę się zląkłem. Ale na szczęście w bardzo fajny i precyzyjny sposób zostali oni pominięci. No students are allowed in the grounds after dark. Okej, na szczęście tutaj mnie wyrzucili, bo już bym się trochę striggerował, jakbym musiał od tamtego momentu zaczynać. Even you aren't important enough to be outside after dark. Ta gra po prostu mnie dzisiaj nie lubi, bez kitu. Ten poziom mnie w ogóle dzisiaj nie lubi. Ja nie wiem, co ja temu poziomowi zrobiłem. Przecież to jest naprawdę bardzo fajny wątek z tym zakazanym lasem i z nocnym patrolem nauczycieli. Dlaczego takie coś się dzieje? Weźcie mi, powiedzcie. Nie ogarniam tego kompletnie. Dobra, jedziemy z Koksem. Teraz mamy szansę, kurde. Szansa na sukces. Wingardium Leviosa. Tylko teraz będę miał problem, bo ja nie wiem, jak oni będą szli. W sensie, wiecie, nie mam pojęcia, jak teraz będę mógł się dostać do tamtych drzwi właśnie, nie? To będzie jedyny problem w tym momencie. Ale dam jakoś sobie radę, no. Jak za dzieciaka dałem radę, jak niejednokrotnie dawałem radę w tej gierce, no to czemu miałbym teraz nie dać rady, no nie? Tylko trochę w niekorzystnym momencie jestem. A, ten się tu jeszcze kręci. Zapomniałem, że tu jeszcze Snape łazi. Kurde, no co za półgłówki. Mr. Potter, breaking the school rules again, I see. Znowu złamane zasady szkoły. Regulamin szkoły został złamany znowu. Even you aren't important enough to be outside after dark. Ewidentnie mnie, kurde, ten poziom dzisiaj nie lubi, naprawdę, no kurde, masakra. Teraz mamy, kurde, chwilę prawdy. O. Elegancko, dobrze. Drzwiczki, kurde, odblokowane. W ogóle te drzwiczki trochę wyglądają jak ten, jak beczka, nie wiem dlaczego. W sensie chodzi o to, że taki kształt trochę z połowy beczki zrobione. Dobra, mamy tutaj Snape'a chyba, nie? A nie, to McGonagall chyba. Ta, to McGonagall. Przez chwilę wyglądała jak Snape, nie wiem czemu. This pressure pad has a different image on it, and there are no objects to charm. Ryzyk fizyk? To niezły ryzyk fizyk wleciał. No nie, i znowu to samo. Chwila prawdy teraz, w tym momencie. No, Snape. Leć, dobra. Jedziemy z Koksem, teraz. Dobrze, kurde, jest, udało się.
You made it then, Harry! Shh! Someone's talking to Hagrid! Yet again, Cornelius, I tell you that taking Hagrid away will not help in the slightest. That must be Cornelius Fudge. He's a Minister of Magic. My dad's boss. Quiet, Ron. Look at it from my point of view, Albus. I'm under a lot of pressure. Got to be seen to be doing something. If it turns out it wasn't Hagrid, he'll be back and no more said. So, where am I going? You'll only be going for a short stretch, Hagrid. It's not a punishment, more a precaution. If someone else is caught, you'll be let out with a full apology. Not Azkaban. Come along now, Hagrid. If anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead them right. That's all I'm saying. Ron, look at all the spiders. I'm going to follow them. All right, be careful, Harry. I'll go and tell Hermione what we've heard. Hagrid said to follow the spiders. Tak, jesteśmy w zakazanym lesie w tym momencie, ale na tę chwilę sobie dzisiaj zakończymy nasze przygody z Harrym Potterem i Komnatą Tajemnic. W dużym skrócie, z cutscenki, która miała miejsce przed chwilą, okazało się, że do chatki Hagrida przyjechał Lucius Malfoy wraz z Corneliusem Fudgem. Fadem, chyba tak on się nazywał, Cornelius Fad. I jest to człowiek odpowiedzialny za to, że jest głową Ministerstwa Magii. I oni przyjechali aresztować Hagrida za to, że niby wyszła plotka taka, że po raz kolejny ataki są w szkole. No i to jest zasługa Hagrida. Dodatkowo jeszcze Albus Dumbledore, czyli dyrektor Hogwartu, został na chwilę obecną strącony z władzy, więc w tym momencie Harry i Ron mają spekulacje, że niestety ataki mogą się teraz częściej pojawiać z tego powodu, no bo nie ma kogoś, kto będzie zarządzał na chwilę obecną Hogwartem, no nie? Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że sposób ciekawy, informatywny prowadzę Let's Play, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Facebooka oraz na Discorda, dlatego że tam się integrujemy ze wszystkimi. A na Instagrama dlatego, że będę was informował o odcinkach, które się pojawiają, ponieważ jeżeli nie dostaniecie na YouTubie powiadomienia, to macie je na Instagramie. Ja to nagrywałem 16 kwietnia, teraz o godzinie 16:34 i ekran ładowania, który był przed rozpoczęciem tej sekcji, był trochę creepy z tym drzewkiem, ale myślę, że następna sesja to już będzie wielki finał gry, tak mi się przynajmniej wydaje. No nic to, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu.